Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara i widzimy się w kolejnym odcinku z Final Fantasy IX. Pozwoliłem sobie przyjść od razu do Święta Łowów i zaoszczędzić wam zbędnego łażenia po mieście i gadania z osobami, które nic w sumie nie wnoszą do fabuły. Przenosimy się od razu na... Znaczy Urharu, jedziemy od razu na dystrykt, który został nam przeznaczony wraz z Vivi i Freyo, którzy też dostali jakieś tam sektory miasta. Jak widać, walka już się zaczęła. Więc skończcie gadać. Ja od razu się przenoszę. Kurczę, zapomniałem o jednej bardzo istotnej rzeczy. Dobrze, że sobie przypomniałem przed walką. A mianowicie... Nie sztylet, tylko ogr. Ta nowa broń, którą wykraftowaliśmy. Ponieważ z tymi sztyletami byłoby dość ciężko nam walczyć. Ponieważ mamy określony czas. Mamy 12 minut na to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Oczywiście punkty zdobywamy zabijając takie bestie. I osoba, która uzyska największą ilość punktów, to wygrywa. Mógłbym teoretycznie pozwolić wygrać Resowi. Frey. Nie wiem, czemu mi się pieprzą nazwy. Mógłbym pozwolić wygrać Frey. Aczkolwiek tego nie zrobię, ponieważ... Gramy Urharą, spróbujmy się troszeczkę w niego wcielić. A wątpię, żeby pozwolił wygrać Frey, tylko dlatego, że... Przyniesie to większą korzyść. Okej, kolejny na hita. Oczywiście te bestie będą padać na hita, bo mamy dość dobrą broń. Dziwny łakomczuk prowadzi, kurczę. Dobra, za ciebie są tylko 3 punkty, to ja sobie ciebie, ptaszku, daruję. Ale ciebie nie daruję, chodź tu. No, come on. Skacz na mnie, dobra. Freya wybrała dodatek. Jakiś dodatek, który nie pamiętam jaki jest. Bardzo możliwe, że możemy go kupić później. Chociaż mogę się mylić. Urhara wybrał gilę, więc teoretycznie rzecz biorąc bardziej opłacalne byłoby dać Freyi wygrać i zebrać ten dodatek. To ja zrobię wszystko, co mogę, żeby po prostu to wygrać głównym bohaterem. Niby gile też się przydadzą. Okej, kto jest... My prowadzimy, okej. On jest wart 19 punktów. Nie, ciebie, ptaszku, nie chcę, ty jesteś za mało wart. Freya już prowadzi, ups. Do dzielnicy, kurcze, przemysłowej. Chyba źle, no. Mam nadzieję, że jest tych... najlepiej wartych tam na górze. By był. Jest, dobra. I sobie wrócimy od razu na dzielnicę przemysłową, ponieważ tam nie przypominam sobie, żeby dalej coś na nas ciekawego czekało poza ptakiem, jeśli się nie mylę. Okej, ty zaraz... Ups, 62 HP, jesteśmy na hita. A nie chcemy odpaść z tego, dobra. W takim razie Urhara... Lani prowadzi 60... Ile? 63 punkty. What the fuck? Co ty przed chwilą, Lani, zabiłaś? Okej, na dzielnicę handlową, no. I tam już, myślę, posiedzimy sobie do końca. Ponieważ w czwartej minucie pojawia się boss. Boss, którego oczywiście sobie klepniemy od razu, jak się pojawi. Chyba, że nie zdążę.
ale mam po prostu taki zamiar klepnąć go od razu. Dobra, ciebie pewnie rzuci tutaj gdzieś, ptak, nie? Na fuk, z tego co pamiętam on... Dobra, chodź tu. Już kolejna osoba prowadzi, nie podoba mi się to wcale. Gdzie mamy pasek, no w połowie, to chyba zaraz oberwiemy. A może i nie? Okej. 700 critical, no nice, nice. Okej, ile punktów z tego zyskaliśmy? Freya prowadzi 69 punktów. Okej, 7 minut, kurczę. To troszeczkę za szybko tutaj przylazłem. Ale tutaj jest chyba jeden z tych... No właśnie. Teraz jak tak patrzę, jest strasznie dużo tych więcej wartych. Kieł. No dużo mi to nie zrobiło, a ty zdychasz. Okej, i takim oto sposobem powinniśmy teraz wyjść na prowadzenie. Freya, fuck off! Nie, ptaku, nie chcę cię. Dobra, jest Vivi i za nią właśnie powinien gonić ten stworek, który nie wiem jak się nazywa. Ważne jest, że jest dużo wart. 5 minut mi kurczę zostało. I minuta w sumie, ponad minuta do tego, żeby wyszedł boss. Okej, Urhara prowadzi, jest okej. Wydaje mi się, że te punkty ciągle wzrastają. Ptaka to ja nie chciałem. Zresztą zaraz zobaczymy na tym ptaku. Ostatnio dostaliśmy za niego 3 punkty. Ale te punkty chyba wzrastają z każdą ilością stworów zabitych. Okej, i ile teraz mamy za niego? 14... Kurczę, to nie jest tak źle. Myślałem, że będzie mniej. Dobra, i jest tutaj. Ile? 4,40. Okej. To myślę, że w sam raz. Nawet troszeczkę się spóźnimy na tego bossa. Ale mam nadzieję, że go ubijemy szybciutko. Kurczę, dość mocno te stwory biją. Dobra, mam 20 sekund. I Freya prowadzi, ale... To nawet okej, ponieważ... Zresztą zaraz się przekonacie. 4,01 i okej. I myślę, że w sam raz. Z tego co pamiętam, to przy czwartej minucie. I tak, dobra, jest tutaj. No i w tej walce Freya nam pomoże. Osoba, która last hit, last hituje, czyli ostatnia zada cios przeciwnikowi, zgarnia całą pulę punktów. Po prostu zgarnia wszystkie punkty za tego bossa, który jest dość dużo wart. Nie wiem ile on ma HP, więc będę musiał uważać i Freyą tak myślę uderzy ze dwa razy. I to będzie tyle. A później będzie robiła za healera z potionów i tyle. Okej, Freya. Nie obraź się, ale... Ujujuj. Ulecz Urharę. Dobra, i ty dawaj, pieprznij go jakoś.
Chyba nie założyłem sobie lepszej zbroi ani niczego, a wydaje mi się, że coś tam kupywaliśmy. Okej, Frey nie muszę leczyć. Kurczę, ile ty masz chapca? 2 minuty, fuck off. Piorun, piorun i oby nie na Urharę. No, tak, to na wszystkich pieprznęła. Ale okej, bo zabrało mniej HP niż myślałem. I wygraliśmy kombat. Jest git. Ciekawe, ile on jest wart. No, pokażecie mi to 60... myślałem, że 200 punktów. Kurczę, to ja nie mogę sobie teraz pozwolić nie grać, bo zostały 2 minuty. A potworów praktycznie nie ma, więc chodźmy sobie do tej dzielnicy przemysłowej. Bo my tam zabiliśmy tylko jednego brzydala. No kurczę, bo ja nie wiem, ile punktów mają pozostali. Freya już nie uczestniczy, bo zajmuje się tymi dziećmi. Na Vivi nawet nie mam co liczyć. O, dobra. Mamy tutaj jakiegoś stworka, który mam nadzieję, że... dzięki niemu uda nam sobie zapewnić wygraną. 40 sekund, no. I ile ty byłeś wart, kolego? 11 punktów, kurczę, mniej niż ptak. Już nie wiem, od czego to w sumie zależy. 26 sekund, ciśniemy dalej. No, 15 sekund, mam nadzieję, że zdążę zadać mu hita. Nie, ale nie przemieniaj się teraz. No super i... zajebiście. Po prostu zajebiście. Zmarnował cały trans i nawet nie uderzył, ponieważ czas się skończył. Ale dobra, wygraliśmy. 222 punkty, git. 222 punktów. Moje gratulacje. No, thanks. 5000 gili i mistrz łowów. Troszkę mało tych pieniędzy tak naprawdę. Co my tutaj mamy? Mysz. Wybacz, że przeszkadzam. Mam pilne wieści od naszego króla. Panie, nie pozwól, by cię zobaczył. Spójrz na niego. Prawie oślep od ran. Nasze królestwo zostało zaatakowane przez nieznane siły. Tracimy ludzi. Proszę o natychmiastowe wsparcie. Okej. Czyli ktoś zaatakował Burmecję. Już tłumaczę, co to za miasto. Jest to miasto szczurów, które jest ciągle... na które ciągle pada deszcz. W którym ciągle pada deszcz. I z którego pochodzi Freya. Więc oczywiście ona... będzie chciała od razu ruszyć tam. Z powodu święta w zamku zostało bardzo mało ludzi. Mobilizacja trochę potrwa. Nie mamy wyboru. Wezwij 4. Dywizję Powietrzną, która patroluje granice. Jeśli to zrobimy, stracimy z oczu Aleksandry. Burmecja to nasz sojusznik. Musimy im pomóc. Może to czarni magowie, jak Vivi. Niemożliwe. Oni już podejrzewają matkę, bo ten żołnierz mówił o tych czarnych magach. A my widzieliśmy takie w drodze do Lindblum, które zostały zniszczone przez czarnego walsa numer 3. Tak, to był numer 3. Jeśli matka za tym stoi, powstrzymam ją. Przyrzekam. Ox. Nie obiecuj czegoś, czego... nie jesteś pewna.
Co za różnica, już stawiałem czoła dużym zagrożeniem. Dagger, to wojna, zginie wielu ludzi. To nie czas na to, by sądzić twoją matkę za cokolwiek, ale... Nie czas na dyskusję. Racja, musimy ruszać do Burmecji. I tak, regent nas wyznaczył jako osoby odpowiedzialne. Ale idziemy najpierw pewnie coś... No właśnie, idziemy najpierw coś zjeść, jako że było to święto łowów. Wygraliśmy, więc trzeba to uczcić. Ale jestem głodny. Bisieda po święcie łowów to jedna z najszarszych tradycji. Ma już przeszło 5 stuleci. Jestem ciekaw, czy jakbyśmy przegrali, to też by z nami świętowało to święto łowów, ale okej. W sumie jestem tego bardzo ciekaw, jeśli na przykład ktoś z tych nieznanych by wygrał. To jakby to wyglądało? Czy ta osoba też by tam była w tej sali i otrzymałaby nagrodę i sobie potem poszła, a później wszedł ten szczur, czy też by stała, jakby był szczur? Oj, pomijałem za szybko teksty. I coś nas zatruło. Tak, od razu możemy się domyślić, bo wszyscy padli oprócz dziwnym sposobem Garnet i... W swoim daniu nie było niczego, no właśnie. Garnet... To nie trucizna, tylko zioła, które dał mi Urhar. Uwierz mi, nie chciałam, by tak się stało. Steiner, muszę sama zdecydować. Nie miałam wyboru. Wujek Sid nie wypuściłby mnie z zamku. To dlatego, że się o ciebie niepokoi. Rozumiem, ale... Wojna to okropna rzecz. Lepiej, żebyś tego nie doświadczyła. Wybacz, królewno. Nie wykonam rozkazu, który by cię na coś naraził. A co jeśli Aleksandra stoi za tym atakiem? Zginie wielu niewinnych ludzi, jako... Ale ona jest tępa. Ale okej. I on też. Jeszcze bardziej niż ona. Oni w takim razie ruszają do Aleksandrii i zdziałać coś na własną rękę, a to jest najgorsze, co może być. Dagger, gdzie idziesz? To był jakiś środek na sceny. No to wow, to usypiające zioła, właśnie. Dałem jej trochę, bo mówiła, że ma problemy ze spaniem. A, to już od tamtego momentu coś kombinowała. Kolejni debile. Oni myślą, że ona idzie do Burmecji, a ona tak naprawdę ciśnie do zamku Aleksandrii. I to jest... ogromny błąd. Dobra. W takim razie idziemy sobie... na parter. Na ten najniższy poziom. Okej, tutaj mamy jakiś kuferek, mogę coś zabrać. Nic. Nic a nic. Dobra, przyda mi się troszeczkę zaopatrzenia. Tutaj mamy kolesia, który sprzedaje właśnie potiąsy, nie potiąsy. Mamy ich 26. Feniksa praktycznie nie mamy. Zmiękczaczy nie mamy, a się przydadzą w tej wyprawie. Trutki też. Dobra. 1800 gili zostało, ale mamy już dość ładne zaopatrzenie. I ja tutaj się z wami żegnam. W kolejnym odcinku wyruszymy już za zamek, szukając wejścia do Burmecji. No właśnie, szukając wejścia do Burmecji i postaramy się zobaczyć, co tam tak naprawdę się stało. Więc mam nadzieję, że Final Fantasy nadal wam się podoba. Tradycyjnie komentujcie, subskrybujcie, jak wam się podoba. Komentujcie
co o tym myślicie i tak dalej. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Final Fantasy 9. Już niedługo, trzymajcie się i hejos!